Witam Was wszystkich serdecznie, przede wszystkim w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przywożę Wam pozdrowienia od Kościoła Domu Łazarza, to jest chrześcijańska wspólnota bezdomnych. Przywożę pozdrowienia od naszych braci i sióstr, od mieszkańców Domu Łazarza, również od braci i sióstr z Kościoła Dom Miłosierdzia w Krakowie, którzy też często tutaj Was odwiedzają, przyjeżdżają, korzystają z gościnności ustrońskiej społeczności. Przyznam, że mam wielką tremę, dlatego że mija dokładnie 25 lat od momentu, kiedy pierwszy raz przyjechałem do Ustronia. Byłem wówczas na odwykówce w Bulowicach. Tam wtedy mieścił się oddział terapii alkoholowej Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie. Stamtąd przyjaciele z misji Nowa Nadzieja przywieźli nas tu i siedziałem, pamiętam, gdzieś tutaj na środku. 25 lat temu. Sporo czasu. A tak szybko to zleciało, że tak powiem, tak szybko przebiegło. Myślę, że patrząc po młodych twarzach wielu spośród Was, może są nawet tacy, których wówczas jeszcze na świecie nie było. Wielu z Was było małymi prędkami, którzy jeszcze ani w głowie im był alkoholizm, narkomania czy pojęcie bezdomności w ogóle. To była końcówka ubiegłego wieku. Jak szybko ten czas przebiegł. Co pamiętam z tamtego pierwszego spotkania tu w Ustroniu? Powiem Wam, że nie pamiętam, kto usługiwał muzycznie, nie pamiętam, kto głosił kazania, ani o czym te kazania były. Zapamiętałem przede wszystkim świadectwa. Świadectwa ludzi, którzy tak samo jak ja mieli problem poważny, bardzo poważny, śmiertelny problem z alkoholem. Świadectwa ludzi, którzy tak samo jak ja byli kompletnie bezradni, odrzuceni przez wielu. Potraciliśmy przyjaciół, rodziny. Nikt już na nas nie liczył, nikt nas tak naprawdę nie potrzebował. I tacy ludzie wychodzili tu, dostawali z ręki mikrofon, tak jak ja dzisiaj dostałem, i opowiadali o swoich losach. I z wypiekami na twarzy opowiadali też o tym, co Jezus uczynił w ich życiu, jak bardzo zmienił ich życie, jak ich uratował, gdzie ich odnalazł, w jakim stanie ich odnalazł. A ja słuchałem z rozdziawioną buźką i to o mnie. Tak jak u mnie. Tak, tak, ja to znam. Ja byłem zdumiony. Te rzeczy, te świadectwa zapamiętałem najlepiej. I wiem, że one miały największy wpływ na to, co się potem ze mną działo i również na to, co dzieje się ze mną do tej pory. Kiedy więc brat Janek zaproponował, bym usłużył tutaj dzisiaj Wam w ramach Dni Skupienia, pomyślałem, że przede wszystkim powinienem powiedzieć świadectwo. Przede wszystkim podzielić się tym, co to się ze mną działo, jak to się stało, że wylądowałem, powiedzmy tak kolokwialnie, tutaj. Mówienie świadectwa ma naprawdę wielkie znaczenie. To nie jest jakieś tylko chwalenie się tym, jaki to ja byłem paskudny, a potem jaki to teraz jestem wspaniały. To coś o wiele więcej. Pamiętam świadectwo brata Mirka Kulca, on niedawno tutaj usługiwał, kiedy gdzieś w ramach swojej służby
będąc tam na wschodnich rubieżach Polski, kupił stary dom dla swojej rodziny. Dom był zrujnowany, dom się rozlatywał. To opowiadał, jak otworzył drzwi, to wypadły razem z framugą. Ciężką pracą, wielkim wysiłkiem, staraniem, dosłownie w pocie czoła wyremontował ten dom, tak żeby nadał się na zamieszkania dla niego, dla rodziny. Przyjechała do niego rodzina z Warszawy, szwagier. Z dumą pokazuje mu ten domek i widzi po minie szwagra, że taki uśmieszek, że ten szwagier to w Warszawie ma lepszy garaż niż ten cały dom tutaj. I wtedy mu powiedział coś dla mnie tak ważnego też, że gdybyś ty widział, w jakim stanie to było przedtem, to byś docenił to, w jakim stanie jest dzisiaj. To byś docenił to co widzisz. Dlatego ważne jest, by kiedy dzielimy się świadectwami, kiedy wy będziecie się dzielić swoimi świadectwami, dla mnie jest istotne, by powiedzieć, jak to, co tu stoi przed wami, kiedyś wyglądało. A dla mnie jest to za każdym razem odświeżanie w sercu wdzięczności dla Pana. Odświeżanie w sercu tego, o czym mamy skłonność zapominać. A przyzwyczailiśmy się, kiedyś coś tam Bóg dla nas uczynił, ale potem jakoś spowszedniało, jakoś to stało się taką zwyczajną codziennością. Wdzięczność dla Boga w naszych sercach wymaga nieustannej pielęgnacji. Większość z nas na pewno zna tą przypowieść o faryzeuszu w pierwszym rzędzie w synagodze, głośno modlącym się do Boga: Boże, dziękuję Ci, że jestem taki pobożny, że jestem taki dobry, że daję dziesięcinę ze wszystkiego, z mięty, z kopru, prawda? I w ogóle ogląda się, że nie jestem taki jak ten celnik tam. I większość z nas myśli: dobrze, że nie jestem taki jak ten faryzeusz. Większość z nas utożsamia się bardziej z tym celnikiem biednym z tyłu, który nie śmiał oczu podnieść ku Bogu. Ale każdemu z nas, a szczególnie tym, którzy w służbie są już od wielu lat, grozi niebezpieczeństwo, że w pewnym momencie staniemy przed Bogiem i zaczniemy mówić: no Boże, chyba pamiętasz, co ja dla Ciebie zrobiłem. Chyba pamiętasz, jaki to byłem, prawda, pracowity, ofiarny, co dla Ciebie Tobie dałem i tak dalej. Ale wtedy usłyszymy też cichy głos Boga, który pyta: a czy Ty pamiętasz, co ja dla Ciebie zrobiłem? Czy Ty pamiętasz, co ja dla Ciebie zrobiłem? Dlatego podzielenie się z Wami moim świadectwem. Mam nie tylko nadzieję, ale pewność, będzie i dla Was, i dla mnie błogosławieństwem. W połowie lat 70. ubiegłego wieku byłem już wtedy żonaty i postanowiliśmy z żoną wyjechać z Krakowa na wieś. Ot taka desperacka decyzja. Zaczniemy żyć innym życiem w pięknej miejscowości, w górach, w gorcach. Tam będziemy budować naszą świetlaną przyszłość. I tak jak postanowiliśmy, jak to młodzi ludzie, tak niewiele namyślając się, wyjechaliśmy z Krakowa. Żona pracowała jako nauczycielka w wiejskiej szkole, ja jako elektryk podjąłem pracę w tamtejszym tartaku. Dość szybko dostałem propozycję, by zacząć pracę w milicji obywatelskiej. Pensja ponad 2 razy większa niż tam na tartaku, przywileje.
i tak dalej, a więc dałem się, nie trzeba mi było długo przekonywać, namawiać. A jak już zaczęło się tak dobrze, no to dalsze plany. Kupimy działkę, postawimy dom. Będzie super. Urodził się nam syn, a więc wszystko jest na dobrej drodze. Zaczęła się budowa domu, zaczęło się budowanie rodziny i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że to było budowanie bez Boga. W ogóle nie zastanawialiśmy się nad tym, czy Bóg jest nam na coś potrzebny, czy należałoby Go zaprosić tutaj do jakiejś przynajmniej współpracy. Żyliśmy i zachowywaliśmy się tak, jakby Boga w ogóle nie było. Mimo, że przecież każdy z nas od dzieciństwa o Nim słyszało i byliśmy i ochrzczeni, i bierzmowani, i do pierwszej komunii, i tak dalej. I zadbaliśmy o chrzest dzieci. A jakżeżby inaczej? Tyle, że nam ten Bóg tak naprawdę nie był na nic potrzebny. Ale im mniej miejsca zostawiamy dla Boga w naszym życiu, tym więcej miejsca ma złość, jakieś wzajemne pretensje, zazdrość, oskarżenia. Te złe rzeczy, które z Bogiem nic wspólnego nie mają. Dajemy im więcej przestrzeni w naszym życiu. A to najgorsze i najbardziej bolesne i dotkliwe. Im mniej miejsca dla Boga, tym mniej miejsca na miłość. Bo Bóg jest miłością. Dziś po 25 latach mogę wam powiedzieć z całą pewnością, że Bóg jest miłością to nie piękny slogan reklamowy, to nie piękne poetyckie porównanie. To rzeczywistość, On jest miłością. Jeżeli Jego nie ma, nie ma miłości. Jeżeli mało miejsca dla Niego, to mało miejsca na miłość. Wiecie, byłem człowiekiem wykształconym, żona też. Po studiach uważaliśmy się za mądrych. Psalm 14 mówi, głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. A myśmy uważali, że tacy mądrzy jesteśmy. I wbrew temu, co było widać, dzieci rosły, zdrowe. W tym samym czasie moja siostra w Krakowie miała 3 synów i była szczęśliwa, jak tylko jeden był chory, a przeważnie 2 było chorych, a tylko 1 zdrowy. A nasze dzieci nie chorowały tam na wsi. Dom rósł jak na drożdżach, piękna willa w pięknym miejscu z widokiem na Gorc, 2 kroki nad czystą górską rzekę, w której pryskały się pstrągi. Zdawałoby się pasmo sukcesów. Dla mnie też awans do Komendy Wojewódzkiej, do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. Wprawdzie dojeżdżałem 40 km do pracy, ale za to jakie stanowisko, jaka pensja i w ogóle jakie perspektywy. W sumie pasmo sukcesów, a myśmy nie widzieli, że jest coraz gorzej, coraz straszniej, coraz smutniej. I że już nie ma między nami miłości. Bardzo szybko rozwód, bardzo szybko rozstanie. Pijaństwo, które towarzyszyło mi już wcześniej, stało się nagminne, stało się w ogóle treścią mojego życia. Przeszedłem na emeryturę w wieku 45 lat i tak naprawdę to już mnie nic nie było w stanie powstrzymać przed piciem. Doszedłem do takiej w cudzysłowie perfekcji, że ostatni mój ciąg alkoholowy to był 9 miesięcy picia dzień w dzień.
upijania się po kilka razy na dzień. Możemy sobie bez trudności wyobrazić, wielu tego doświadczyło, jak wyglądało wtedy moje życie rodzinne, do jakiego stanu doprowadziłem mój dom. Zostałem sam z dziećmi i podsycało wszystko we mnie takie wniemanie, że ja zostałem skrzywdzony, to ja zostałem porzucony, to ja prawda, tu jestem ofiarą i nieprzebaczenie wypełniało moje serce tak, że nic tylko pić i ciągle wynajdywać kolejne powody do kolejnego picia. W takim stanie odwiedzili mnie przyjaciele z Krakowa. Mój brat, który niedawno się nawrócił we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym z przyjaciółmi. I oni, młodzi ludzie, pełni zapału dla Jezusa, zachwyceni perspektywami życia z Jezusem, opowiadali mi o Nim. Ja tak kiwałem nad nimi głową, co wy tam młodzi wiecie o życiu? Czego wy mnie możecie nauczyć? Gdybyście przeżyli to, co ja, gdybyście musieli zmagać się z tym, czym ja się zmagałem, to byście zrozumieli. A tak? Ale oni byli wytrwali. Oni byli uparci. Oni swoje, a ja swoje. Aż wreszcie pewnego dnia, wierzcie mi, nie wiem dlaczego, właśnie tego dnia byłem w takim stanie depresji, beznadziei, kompletnej rezygnacji od wielu miesięcy. Zaproponowano mi odwykówkę. Jurek, potrzebujesz odwykówki, jeżeli się zgodzisz, to cię zawieziemy, załatwimy ci wszystkie formalności. Dla mnie, byłego już gliny, wykształconego człowieka, kiedyś w gronie najlepszych maturzystów Krakowa, kończyłem wtedy też studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i w ogóle dla mnie odwykówka kojarzyła się z najniższym możliwym upadkiem, jaki sobie mogę wyobrazić. Niżej już upaść nie dam rady. Wylądować na odwykówce. Wszystko się we mnie buntowało. Wszystko mówiło nie, wszędzie, tylko nie tam. Na pewno nie tam. Ale tego dnia powiedziałem dobrze. Oni się naprawdę szczerze ucieszyli. A ja, choć potem miałem wiele wątpliwości, czy dobrą decyzję podjąłem, to jakoś nie chciałem im odbierać tej radości. No, skoro powiedziałem tak, to jestem odważny. Tak, to tak, nie, to nie. A więc dobra, pójdę na tą odwykówkę. I tak znalazłem się na oddziale psychiatrycznym szpitala w Bulowicach. I tam dopiero po raz pierwszy w życiu mogłem się tak poważnie zastanowić, czym jest uzależnienie od alkoholu. Zacząłem poznawać te piekielne mechanizmy uzależnienia. Kiedy mi się wydawało, że ja mogę jeszcze sobie wrócić do dawnego, wesołego, towarzyskiego picia i dawnego, wesołego życia, kiedy byłem duszą towarzystwa i było tak super, tak fajnie. Tam się dowiedziałem, że tego powrotu już nie ma. Mówię, co oni tam wiedzą. Ale też na podstawie świadectw innych. Koło mnie na łóżku leżał chłopak, który był tam po raz 17. Nauczyciel z Andrychowa. I też opowiadał o tym, jak on to próbował wracać, jak on to myślał, że to samo przejdzie, że go tu wyleczą, że ten. Nagle dowiedziałem się, że jestem w tak zwanej pętli śmierci, z której już nie ma wyjścia. Z tej pęty jedyne wyjście to jest śmierć. Jestem alkoholikiem, którym zawsze będę już alkoholikiem i może być tylko gorzej.
Jedyny ratunek to zacisnąć zęby i przestać pić i trzymać się w tym stanie, w jakim jestem i drżeć każdego dnia, żeby mnie z powrotem nie dopadło. To po to tam przyszedłem? To jest bardzo dobre miejsce, by przynieść prawdziwą nadzieję. Terapeuci, lekarze mają naprawdę serce kochające, serce do pomagania, ale jednocześnie widać po nich i nie ukrywają tego, tą całkowitą bezradność. Wiele lat później dowiedziałem się, że wpisano mi w kartotekę przypadek beznadziejny. Mimo to, że traktowano mnie tak fajnie, dobrze będzie, nic się nie martw. Damy radę, wspólnie. Bo wiesz, no, byleby gorzej nie było. Ale tam przyjeżdżali też ludzie z misji Nowa Nadzieja. Z Bielska, z Ustronia. Przyjeżdżała też odnowa w Duchu Świętym z Kościoła katolickiego z Bielska. I ci młodzi ludzie opowiadali nam o Jezusie. Bardzo mądra pani doktor Sachowa, ordynator tego oddziału, wprowadziła regulamin, bierzesz udział we wszystkim, co się tam dzieje. Czy ci się podoba, czy nie, od świtu, od pobudki pierwszego obowiązkowego spaceru przez park, przez wszystkie spotkania, zajęcia terapeutyczne, łącznie z tymi religijnymi, jak to nazywałem. Jeżeli ci się nie podoba, to drzwi otwarte, możesz stąd odejść. Więc w ogóle nie zadają sobie sprawy, czy ja potrzebuję Boga, czy ja nie potrzebuję, czy Bóg rzeczywiście mi jakąś nadzieję realną może przynieść do mojego życia. Musiałem chodzić, musiałem słuchać. I wreszcie usłyszałem, że jest nadzieja, że jest prawdziwa wolność, że jest ratunek, wyjście z tej pętli śmierci. Kto we mnie wierzy, nie umrze, ale żył będzie i żył będzie wiecznie. Kto z nas nie chciałby żyć wiecznie? To nie tylko obietnica o rok, dwa czy pięć dłużej, to obietnica wiecznego życia. Usłyszałem, szczerze zapragnąłem i nie spodziewałem się, że już niedługo dostanę zaproszenie na dni upamiętania do Ustronia. Bracia, którzy przyjeżdżali z misji Nowa Nadzieja, zaprosili nas do udziału w tych dniach i załatwili z dyrekcją szpitala, że 12 nas mogło przyjechać tutaj skorzystać. Nie wiedzieliśmy, co to jest tak naprawdę. No, ktoś nam tak wytłumaczył na nasz chłopski, katolicki rozum, że to takie rekolekcje dla uzależnionych. Aha, rekolekcje, no to jedziemy na te rekolekcje. Fajna podróż, troszeczkę rozrywki po tych monotonnych dniach pobytu na odwykówce. Po drodze zatrzymaliśmy się w Bielsku, w jakimś takim punkcie konsultacyjnym, jak się potem dowiedziałem, jakieś pomieszczenia, poczęstowano nas tam pączkami, prawda? A potem przyjazd tutaj. Ja już tam w czasie pobytu na odwykówce dość często zaglądałem do Biblii. Miałem ze sobą Biblię. Bracia, którzy mnie przywieźli, zaopatrzyli mnie też w Biblię. Zresztą kilka osób też miało Biblię. Okazało się, że to jest taki podręcznik, którego tam bardzo, ale to bardzo potrzebujemy. Kiedy zaczęliśmy słuchać świadectw, które przywozili młodzi ludzie i z odnowy w duchu, i z misji Nowa Nadzieja, kiedy
mogliśmy zadawać im pytania, a potem między sobą dyskutować, szukać jakichś fragmentów Biblii, szukać jakichś potwierdzeń tego, co usłyszeliśmy, czy co sobie tam wymyśliliśmy. To zaczęło coraz bardziej zaprzątać naszą uwagę. Ja byłem kiedyś bardzo też uzależniony od telewizji. Chodziłem do domu i pierwsze włączałem telewizor, wszedł do końca programu. Wtedy jeszcze programy miały swój koniec. I potem telewizor piszczał i pojawił się taki obraz kontrolny. Ale nie wyobrażałem sobie w ogóle życia bez telewizora. Już nie moje, a nie tylko moje uzależnienie od alkoholu doprowadziłem na jakiś taki poziom Himalajów niemalże. To samo stało się z moim paleniem. Paliłem 80 papierosów dziennie, 4 paczki klubowych, jeżeli ktoś jeszcze pamięta taki gatunek. To takie ciudle przez porty były, bo z filtrem. 4 paczki, 80 dziennie. A więc wszystko razem zajmowało mi kupę czasu w moim codziennym życiu. Picie, palenie i oglądanie telewizji. Ale tam, kiedy dzięki świadectwom ludzi, którzy już żyli z Bogiem, którzy doświadczyli żywego Boga, Jezusa Chrystusa w swoim życiu, kiedy zacząłem się zwracać w stronę Biblii i szukać jakiegoś potwierdzenia, jakiejś mądrości, jakichś wskazówek, rad, jak żyć, co robić, tam zacząłem odsuwać wiele rzeczy. Pierwsze to odsunąłem telewizję. Był czas, kiedy można było już, prawda, od 17 prawie do 22 zasiąść przed telewizorem z krótką przerwą na kolację. Wielu gnało już na Teleekspres o 17, żeby zdążyć i potem już nie wstawali spod telewizora. Była nas grupka kilku, którzy zaczęliśmy w tym czasie czytać Biblię. Był taki pokoik, taka kawiarenka jakby. Tam spotykaliśmy się i pamiętam, jak brat kiedyś, jeden z przyjaciół tam powiedział do tych na telewizji, mówi, jak wam nie szkoda czasu? Jak wam nie szkoda czasu? Oni zdziwieni. Ja też zdziwiony. Rzeczywiście, co to się ze mną porobiło, że zacząłem zajmować się zupełnie czymś innym. Sam siebie po prostu nie poznawałem. Kiedy przyjechaliśmy tutaj do Ustronia w czwartek wieczorem, pogoda była paskudna, to był wrzesień. Lało i wiało, tak jak to górale mówią, jakby się diabeł obwiesił. I trochę tak nudno tu było, no bo wszystko się miało dopiero jutro zacząć. Też nie mieliśmy pojęcia, co to się zacznie, no ale mówiono, że się będzie działo, że się coś zacznie. Snuliśmy się tak trochę po tych korytarzach i tam na ostatnim piętrze na stoliku leżała otwarta taka duża Biblia. Wiecie, ja wtedy jeszcze nigdy nie widziałem takiej dużej Biblii. Były modne te małe, były znane gedeonitki też takie malutkie. Średnie takie Biblie, no to też wydawało mi się, że to już taka księga, że ja, taka duża Biblia tam leży. Przyciągnęło to mój wzrok, bo myślę, o, ciekawe, co to za wielka księga. Potem podchodzę właśnie, widzę Biblię otwarta. A więc pochyliłem się nad nią i czytam tak, jak było otwarte od miejsca, które gdzieś wpadło mi pierwsze w oczy. Do bezbożnego natomiast mówi Bóg. Co tobie do wyliczania moich ustaw lub powoływania się na moje przymierze? Przecież znienawidziłeś karność,
i odrzuciłeś butnie moje słowa. Gdy widziałeś złodzieja, bratałeś się z nim i miałeś wspólne plany z cudzołożnikami. Twoje usta służyły złej sprawie i twój język przyczyniał się do zdrady. Nie ustajesz w intrygach przeciw bratu i znieważasz syna swojej matki. Postępowałeś tak, a ja milczałem. Nabrałeś więc przekonania, że jestem taki jak ty. Upominam cię, zwracam ci na to uwagę. Wy, którzy zapominacie o Bogu, spróbujcie pojąć swój błąd, bo mogę was rozszarpać i nic wam nie pomoże. Dzisiaj przed tym spotkaniem siostra Agnieszka powiedziała coś, co ja wtedy przeżyłem. Poczułem tak, jakby przede mną stał Bóg i byłem tylko ja. Jakby to On mówił tylko do mnie. Rozpoznałem siebie, swój charakter, swoje życie w tych słowach. To było o mnie, to było do mnie. Bóg po raz pierwszy przemówił do mnie osobiście. To nie chodziło o tych innych tam wstrętnych, paskudnych grzeszników, pijaków i innych bandytów, złodziei i tego typu elementy, ale o mnie. Byłem przerażony. Byłem naprawdę przerażony. Rozglądałem się. Wszyscy sobie gdzieś tam chodzą, gadają, śmieją się, jak gdyby nigdy nic, a ja tu usłyszałem wyrok śmierci, bo was rozszarpie i nie będzie ratunku. Bo ciebie rozszarpie i nie będzie dla ciebie ratunku, jak się natychmiast nie upamiętasz. Co ja zrobiłem? Po co ja tu przyjechałem? Jak stąd uciekać? Byłem zdeterminowany uciekać natychmiast z Ustronia, ani chwili dłużej. Tylko rzuciłem okiem za okno, patrzę, a tam tak wieje, tak leje, tak paskudnie. Ręka do kieszeni, ja mam chyba 2 czy 3 złote. Jak ja wrócę do Bulowic, to parę kilometrów gdzieś tam przez Bielsko trzeba jeszcze przejechać, gdzieś ten. Jak się ratować? Przecież ten Bóg mnie rozszarpie tutaj. To nie były żarty, to nie było nawet jakieś emocjonalne, nagłe przejęcie się tym, co usłyszałem. Dzięki Bogu za tą wredną pogodę, za tą dziurę w kieszeni, za to, że zdecydowałem się, że jednak zostanę. Że jednak zostanę, no bo rozsądek powiedział, w takim razie, skoro innego wyjścia nie ma, zostań. Na drugi dzień rzeczywiście się zaczęło. Świadectwo za świadectwem. Uwielbienie, pieśni. Nie zapomnę pieśni, którą pierwszy raz wówczas słyszałem. Nie ma problemu, by Bóg rozwiązać nie mógł. Wow, jak ja wchłonąłem te słowa. Nie ma problemu, by Bóg rozwiązać nie mógł. To ja tego potrzebuję. Siedziałem tam koło mnie ten kolega, który był 17 raz na odwyku. Jemu nogi zaczynały tu przy muzyce do tańca i mówi, patrz Jurek, ja tańczę. A on już po tym swoim alkoholizmie posuwał się zwykle tym posuwistym krokiem, żeby nie zrywać kontaktu z podłożem. Znamy te objawy i wiemy skąd się biorą. Mówi, patrz Jurek, ja tańczę. Kolejne świadectwo. Kolejny uratowany alkoholik. Kolejny narkoman. Ktoś, co przegrał, wyrzucony z domu. Wrócił, Bóg go odnalazł. A ja słucham i nasłuchać się nie mogę. I wreszcie wezwanie. Jeżeli chcesz oddać swoje życie Jezusowi, jeżeli chcesz, żeby On to życie zmienił, jeżeli chcesz, żeby Ciebie uratował, wyjdź do przodu.
Zerwałem się jako jeden z pierwszych. Pamiętam, że przewróciłem krzesło, ale nie oglądałem się, żeby go podnosić. Zerwałem się, bo myślałem, że może dla mnie braknie, że jak za późno wyjdę, to już nie dostanę tej wolności. Brat, który prowadził wówczas nabożeństwo, który przekazał to wezwanie, nałożył na mnie ręce. Nie grzmiało, nie huczało, ziemia się nie zatrzęsła. Chwilę się pomodlił i poszedł do następnego. Ja stoję i myślę, nic się nie stało. Wyszedłem i potem poczułem się taki jakiś już trochę mniej ważny, mniej istotny, mniej potrzebny. No, co ja tu jeszcze stoję? Wróciłem na moje miejsce. To było wieczorne nabożeństwo, więc chwilę później jesteśmy już w pokojach. Tam na piętrze w czteroosobowym pokoju wtedy byłem zakwaterowany. Cała nasza czwórka pacjenci Bulowicz. Trochę usłyszeliśmy, trochę skosztowaliśmy. Fajnie było, jutro kolejny dzień. Tu się nie pali, no ale wiecie, no, jesteśmy specjalistami od łamania regulaminów przepisów. Zawsze uważałem, że każdy przepis jest po to, żeby znaleźć drogę, jak go ominąć. Więc drzwi zamknęliśmy na klucz, okno stworzyliśmy na oścież, stolik na środek, karty na stół, papierosy w zęby. Jedziemy, jak gdyby nigdy nic. Tylko że w pewnym momencie zauważyłem, że ja już nie przeklinam. Nie do wiary. Ale klułem tak, że co drugie słowo właściwie nadawało się do śmietnika. Wstyd mi było z tego powodu, ale ja nie potrafiłem tego opanować. To było silniejsze ode mnie. Jak byłem w jakimś zacniejszym towarzystwie, to starałem się albo w ogóle nie odzywać, albo tak musiałem się kontrolować, bo to było częścią mojego normalnego języka, jakbym to miał w genach. I to, że koledzy kleli, nigdy mi nie przeszkadzało. Tak jak mówię, to był mój język, bliski mojemu sercu. Ale tu słyszę, że koledzy przeklinają, bo to zawsze mówiliśmy, że karta lubi dym i przekleństwo, a mnie to przeszkadza. Nie zwracam im uwagi, no bo pomyślą sobie, że świętoszek się znalazł. No, jeden dzień tutaj jest i już będzie nam uwagę zwracał. Więc nie mówię nic, tylko że ja sam nie potrafię przekląć. Nie potrafię, nie przejdzie mi to przez gardło, nie przejdzie mi to przez usta. Brakuje mi słów, nie mogę wyrazić moich emocji, bo nigdy z tym, oprócz tych słów innych nie musiałem używać, a coś mnie zatkało. Dopiero wtedy zacząłem się poważnie zastanawiać, czy to przypadkiem w jakiś sposób Bóg nie zadziałał w moim życiu. Ja wyszedłem prosić o wolność od alkoholu, o wolność od tego obsesyjnego myślenia o piciu, o wolność od tego związania całego mojego życia z alkoholem. Ja uważałem, że chłop, który nie pije, to śmierdzi myszami i w ogóle nie nadaje się do życia. Nie chciałem mieć nic wspólnego z takimi, co nie piją. W ogóle gardziłem takimi, bo przecież jak można nie pić? To jest w ogóle sens. Ja potrzebowałem uwolnić się od tego, a tu czasem Bóg zmienił mój język. I wtedy zrozumiałem. Wtedy zrozumiałem, że otrzymałem od Niego wolność, o którą Go prosiłem. Że ja już nie będę pił. On to potwierdził w moim sercu. Dał mi to też odczuć w sposób taki fizyczny. Zmienił mój język. Bojaźń Boża, której wtedy jeszcze nie pojmowałem,
zapanowała w moim sercu. Wielki szacunek, wielka wdzięczność dla Boga, podziw dla Boga. Nie, tylko ten strach, który gdzieś tam jeszcze z wczesnego dzieciństwa wyniosłem, że jak mnie dorwie, to mi pokaże. Tylko podziw i szacunek i zachwyt. Odczułem jego miłość. Jeszcze na chyba tydzień czy 10 dni wróciłem na odwykówkę, żeby dokończyć terapię. I mówiłem terapeutom, tym, którzy się mną tam opiekowali. Problem minął. Ja już nigdy pił nie będę. Ja już jestem wolny. Kiwali nade mną głowami. Mówili, znamy takich. Byli już tacy, którzy tak mówili. Pamiętaj, nigdy ci tak nie wolno mówić. Pamiętaj, alkoholikiem jesteś do końca życia. Pamiętaj, bo jak zapomnisz, przestaniesz o tym pamiętać, to licz tam na zarówkę. Zobacz, tam leżą pasami przywiązani. Oni też tak mówili, że już nigdy pić nie będą. Zobacz, jak wyglądają. Ale ja wiedziałem, że nie będę pił. Ja naprawdę wiedziałem, że nie będę pił. Jeden z tych terapeutów, taki wyższy ode mnie, a ponad głowę, spotkał mnie 3 lata później w tramwaju w Krakowie. Robił jakiś tam doktorat, coś, jak mi opowiadał, ale spotkaliśmy się w tramwaju, on mnie poznał. Ja mu opowiadam, jak to stoimy koło siebie, opowiadam, co robimy, że punkt konsultacyjny, że pracuję wśród uzależnionych, wśród ten. A widzę, że on mnie wącha. On cały czas pochyla się nade mną i mnie obwąchuje. Tak dopiero się zorientowałem, że on nie może uwierzyć, że ja nie cuchnę ani papierochami, ani piwem, ani winem, ani żadnym przetrawionym mniej czy bardziej alkoholem. To było dla niego zdumiewające, bo takie gadki to on nieraz słyszał, co to robimy, czy to my jesteśmy, jak to świetnie radzimy. Ale wystarczy pociągnąć bardziej nosem już. Słuchać, czuć, jak to naprawdę się dobrze wiedzie. Po odwykówce, po powrocie z odwykówki, nie wróciłem już do siebie na wieś. To z jednej strony czasami mówię, że tam nie miałem z kim nie pić. Tam piłem ze wszystkimi, z całą hierarchią gminną, począwszy od wójta przez proboszcza i dyrektorów wszelkich instytucji. Tam nie znałem nikogo, kto nie pił. Ale to nie była główna przyczyna tego, że tam nie wróciłem. Miałem trochę spraw zabałaganionych, które potem dzięki Bogu mogłem pozałatwiać, pospłacać długi i tak dalej. Ale to, co sprawiło, że nie wróciłem już tam do siebie na wieś, do tej pięknej podgórskiej miejscowości, do tej super willi, którą wystawiłem, z której byłem taki dumny kiedyś, to potrzeba społeczności, potrzeba bycia z tymi, którzy znają Jezusa, którzy znają Jego Słowo, którzy z pasją pochylają się nad Biblią i traktują tą księgę nie jako zbiór mądrości, ale jako księgę życia, dla których te słowa są drogocenne, dla których imię Jezus to nie jest religijny slogan używany w niedzielę czy z okazji kilku świąt, większych świąt w roku, ale Jezus jest żywym Bogiem. Ja doświadczyłem tego. Wiecie, tak myślę, myślałem potem, taki stary, a taki głupi. Co roku święta Wielkiej Nocy, co roku Alleluja, Jezus zmartwychwstał. A dla mnie Bóg był ciągle martwy. Śmierć na krzyżu, Jezusa uznałem jako koniec już wszystkiego
Jego nie ma, było, minęło, można łezkę uronić nad Jego ciężkim losem tutaj, ale Jego nie ma. On nie żyje. Ale tu, w Lustroniu, tam, na Odwykówce, doświadczyłem, że On żyje, że On do mnie mówi, że On mnie dotknął, że wyciągnął do mnie rękę i chce mnie też uratować. Chce mnie też poprowadzić. Nie jakaś teoria, nie jakaś mądre, nie jakieś mądre zasady życiowe, ale żywy Bóg, Jezus. Ja chciałem być wśród tych, którzy Go znają, którzy Go szukają na co dzień. W górach zostawiłem willę 240 metrów kwadratowych, a zamieszkałem na dmuchanym materacu pod stołem u brata. Miał maleńkie mieszkanko, w dziecięcym pokoiku było trochę miejsca pod stołem, tam nadmuchaliśmy materac, tam go zsunęliśmy i tam było moje mieszkanie. Początek nowego życia. Pełen radości, pełen pasji. Kiedy ci młodzi ludzie spotykali się w grupach domowych i w grupach w kościele 3 razy w tygodniu, to ja się pytałem, a dlaczego tylko 3 razy w tygodniu? Dlaczego tylko 3 razy? Przecież jeszcze są inne dni, też się możemy spotykać i też. To nie było jakieś, wiecie, jakaś, nie była to jakaś religijna obsesja. To było pragnienie serca. Ja chciałem więcej Słowa, więcej Jezusa w życiu. Ja wiedziałem, że bez tego nie przeżyję. Bez tego nie dam sobie rady. Kiedy po wspomnianych już dniach skupienia, upamiętania, wyjeżdżaliśmy stąd z Bulowic, tradycją tych dni jest tak zwany wyroczek. Mała karteczka, najczęściej jakaś kolorowa widokóweczka z wersetem biblijnym. I ja też wtedy, wyjeżdżając stąd, otrzymałem taką karteczkę, przeczytałem i wzywaj mnie w dniu niedoli, ja cię wybawię, a ty mnie uwielbisz. Myślę, jak fajnie takie słowo mieć ze sobą, bo to ktoś tu fajnie pomyślał, żeby przez tych dni niedoli przede mną, oho, ile jeszcze, z czym ja się muszę zmierzyć, co ponaprawiać, co zmienić. No ale wzywaj mnie, no to fajnie. Ktoś to tak fajnie wymyślił. Ale patrzę pod spodem, psalm 50. Zaraz, to jest ten sam psalm, który czytałem tam na górze, na korytarzu. Ten sam psalm, który mnie tak przeraził, przez który byłbym uciekł stąd, gdyby nie ta cudowna pogoda. Czytam jeszcze raz, rzeczywiście. Wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mi oddasz cześć. Ja czytałem fragment, a nie zauważyłem tej cudownej obietnicy. Bóg nie mówi do nas raz od, jak to mówimy, od Annasza, drugi raz od Kajfasza. Raz stamtąd, drugi raz stamtąd. Bóg jest bardzo precyzyjny w tym, co nam przekazuje. Ja tu zobaczyłem nagle, że to słowo, które otrzymałem, to są kontynuacja tego, co Bóg do mnie powiedział tam, osobiście, do mnie, tylko do mnie. Wzywaj mnie w dniu niedoli. Ja cię wybawię, a ty mnie uwielbisz. Wierzcie mi, kochani, przez te 25 lat mojego życia wielokrotnie przypominało mi się to słowo. Już go nie muszę nosić w portfelu, jak to niektórzy radzili. Nie muszę na czerwono podkreślać tych wersetów w kolejnych egzemplarzach Biblii, które mam. Mam je wypisane w sercu i ilekroć jest źle, ilekroć jest trudno, ilekroć nie mogę sobie poradzić.
Bóg mi przypomina, pamiętasz? Wzywaj mnie w dniu niedoli, ja cię wybawię. A ty mi oddasz cześć, a ty mnie uwielbisz. Do mnie należy tylko uwielbić Go, oddać Mu cześć, opowiedzieć o tym, co mi uczynił, przyznać się do Jezusa. Ja taki dumny tu jestem z jednej, ona jeszcze nie wiedziała, czy jest siostrą, czy nie. Jest siostrą. Dziewczyny, która dostała niedawno eleganckie nowe buty. Pytają jej, skąd ty masz te buty? Od Boga. Dla mnie trudno o lepsze oddanie Bogu czci i chwały. To nie o to chodzi, żeby napisać dla Niego poemat, wyśpiewać dla Niego arię operową, czy napisać nawet książkę całą. Oddanie czci Bogu jest czasami tak prościutkie. Jestem przekonany, Aniu, że kiedy powiedziałaś od Boga, Bóg się uśmiechnął od ucha do ucha. Jesteśmy tu, by sprawiać Bogu radość. Dość już na. Nasprawialiśmy Mu przykrości. To się nacierpiał i napłakał z mojego, z Twojego powodu. Moje pierwsze dni nowego życia taki byłem troszeczkę jakby otumaniony. Tak mnie to wszystko zachwycało, tak to wszystko było inne. Takie to wszystko było piękne. Wreszcie zacząłem dostrzegać rzeczy, których wcześniej nie zauważałem. Rzeczy, które mi się wydawało, że są mało ważne. Ale o tym może jeszcze też potem trochę będę mógł opowiedzieć. Miałem swoje trudne doświadczenia z różnymi kobietami. I kiedy się rozwiodłem i kiedy właśnie zacząłem nowe życie, poprosiłem Boga, Panie Boże, o jedno Cię tylko proszę, żadnych więcej bab w moim życiu. Będę Ci służył. Będę sobie siedział w kościółku grzecznie. Nie będę się wymądrzał już. Spokorniałem. Dostałem po uszach. Jak tam. Tylko żadnych więcej bab, bardzo Cię proszę. Może sprawisz tak, że dzieci do mnie wrócą. Może się tym dzieciom na coś przydam. Ale już żadnych kobiet więcej. I właśnie wtedy Bóg postawił na mojej drodze Ilonkę. Z jednej strony były gliniarz, były komunista, były alkoholik z przegranym życiem, mieszkający pod stołem. A z drugiej strony piękna, urocza, mądra pani doktor po dwóch fakultetach. O ogromnym sercu, sercu dla bezdomnych, dla biednych, która całe swoje życie poświęciła, by ratować innych i można powiedzieć, przegrała. Wszystko się jej zawaliło. Ona się zwróciła do mnie o pomoc, a ja, kim ja jestem, żebym mógł jej pomóc? Opowiadaniu o Ilonce mógłbym poświęcić praktycznie kolejną sesję naszego spotkania, ale może kiedyś, może Bóg tak to poprowadzi. Ale to Ilonka. Właśnie ona uczyła mnie prawdziwej miłości. Były go glinę, z której
ludzi z marginesu, nie tylko z urzędu, ale z takiego głębokiego przekonania po prostu nienawidził, nie znosił. Z obrzydzeniem się odwracałem od bezdomnych, od żebraków, od różnego rodzaju przestępców. To właśnie Ilonka uczyła mnie miłości do takich ludzi. I możecie sobie wyobrazić, że nie była to łatwa nauka. Bóg użył ją w sposób niezwykły. I tak wiele zawdzięczam temu, że właśnie ją, wbrew moim szczerym prośbom, postawił na mojej drodze. Myślę, że po krótkiej przerwie opowiem wam jeszcze coś dalej. Jeżeli chcecie jeszcze coś usłyszeć, to przecież to dopiero początek. To dopiero pierwszy rok mojego chodzenia z Panem. A język jeszcze 24. O każdym można by opowiadać. Nie bójcie się. Nie będziemy tutaj pisać wielotomowej powieści, ale opowiem wam o kilku takich spotkaniach, o kilku takich przygodach, o kilku przeżyciach, które są takimi milowymi krokami na mojej drodze z Panem, by oddać Jemu chwałę, by odświeżyć w sercu wdzięczność, ale by też w was wzbudzić taką pewność, jakiej ja wtedy nabrałem, tu słuchając po raz pierwszy o tym, że Bóg żywy, jest żywy, że Bóg może, że nie ma problemu, by Bóg rozwiązać nie mógł. Tak bardzo bym chciał, by nikt z was już nigdy nie doświadczył tej beznadziei, jaka też kiedyś była moim udziałem, która doprowadziła mnie do jakiejś depresji. Na kraj prób samobójczych wpędziła w alkoholizm, w śmiertelną tą pętlę, której gdyby nie Jezus, nigdy bym nie wyszedł.